Kurczę, kwiaty zciąłem. Będzie wściekła pewnie. Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Farmers Dynasty. Troszeczkę sprzątamy na gospodarstwie, bo budynki już w miarę dobrze wyglądają. A dzisiejszy dzień będzie bardzo ważny, ponieważ najprawdopodobniej ożenimy się. Na live to mi się udało, tak więc dlaczegożby miałoby się nie udać na odcinku. Jak to się ustrojstwa wyłącza? O, cegłówkę mam w dłoni, to nawet fajnie. Gospodarstwo wygląda już chyba w miarę dobrze. Domek jest odpicowany, tutaj garaż, tylko tam jeszcze postawimy sobie... Nie, jeszcze dach musimy tam zrobić. A, no i tu polakierujemy, drzwi, takie rzeczy. To tam przybudówkę, to tylko tam papę trzeba będzie zmienić, z tego co pamiętam. Ten bin u góry trzeba będzie poprawić. Szklarnie są dobre. No i wewnątrz będziemy robili, ale to już mam nadzieję wewnątrz w domu, tak? Będziemy to robili, tą wykończeniową pracę pod nadzorem, mam nadzieję, mojej małżonki. Troszeczkę dziwnie się ta małżonka moja na live zachowywała, ale podobnoż i myślałem, że ta tą Becky to raczej nie chcę się z nią żenić, bo ona się dziwnie trochę zachowuje. Ale wszyscy mówią, że nie, one tak wszystkie się to zachowują. Mam do wyboru bodajże 4 kandydatki, ale chyba zostaniemy przy Becky. Ona od samego początku tam dosyć dawała takie znaki, że w sumie jest zainteresowana jakimś tam zmianem swojego stanu cywilnego. Tak więc ja też jestem zainteresowany. Teraz tak. Dobra, to już zrobiliśmy, pójdziemy się szybko obmyć. Znaczy teoretycznie tam obmyć, nie? Ale nie, zobaczcie jak ten jeszcze dom w środku wygląda. Trochę słabawo, nie? Ale to tak jak mówiłem, to już pod nadzorem małżonki. A w ogóle to ja tutaj nie mam łazienki, bo łazienka jest na dole. Gdzie? Jest na dole chyba, tak? W którym chyba w tym pokoju. Czyżby mi się mylił? Nie mylę się. Ciekawe jak tutaj... Fajnie by było gdyby... O, pralka jest. Nigdy jej nie widziałem, może coś dodali? Fajnie, gdybym ja mógł swój pysk widzieć w lusterku. No nie za bardzo jeszcze. Ciekawe, czy ta wanna się poprawi, jak ją wyremontujemy tutaj w środku. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Nie ma co tutaj ściemniać. Trzeba po prostu uderzać do panny. Zaraz zobaczymy sobie... Aha, pójdziemy na strych, bo tam jeszcze mam na strychu. Taki podręcznik, znaczy podręcznik. Nie podręcznik, tylko mam zestaw do uwodzenia, znaczy do podrywania w tym kufrze. Tam powinien być pierścionek, nie chcę kupować. No jest, ale tylko silverding. Zaraz zobaczymy. No i piwo skitrałem tutaj. Dobra, zobaczymy jak to jest. Czy ja mam wszystko? Ja, ona już jest porządnie tam obdarowana, tak więc jest złoty pierścionek, jest srebrny, mam kwiatki takie, mam czekoladę i mam perfumy. A więc dosyć dobrze jestem wyposażony. Więc mogę spokojnie uderzać do Becky. Ona dosyć daleko mieszka, tak więc będę musiał tam pojechać jakimś pojazdem. I teraz, następne ważne pytanie, czym ja tam pojadę? Pierwsze to muszę pick-upa umyć, bo nim jeździłem dosyć dużo ostatnimi czasy. Więc ten pick-up jest trochę brudny. No ale nie wiem, czy te umycie coś tutaj zmieni w tej kwestii, czy on będzie troszeczkę lepiej wyglądał. Nie wydaje mi się. Ale zobaczymy. Chyba ciągnikiem pojedziemy dla zaręczyny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedziemy, go umyjemy. Czy tutaj coś się rdzy ubędzie? Niekoniecznie. Czekajcie, jak to było? Enter, tak? Wash wieku. Powiem wam, aha, jeszcze go zatankujemy, bo on tutaj też mało chyba ma. Powiem wam, za bardzo się nie zmieniło, szczerze mówiąc. Chyba jednak pojedziemy ciągnikiem. Albo tym pick-upem z HDS-em. Tylko, że on mi się, wiecie co? Trochę coś się z nim zepsuło, bo... O nie, teraz dobrze ma. Czekajcie, a z tej strony? Za każdym razem jak wczytuję tutaj grę, to on ma inny kolor drzwi. Ostatnio miał taki ciemno-niebieski. Ciekawe, co się dzieje na tej grze. A, jeszcze muszę to ściągnąć, żeby ten... Nie wyglądało to tak dziwnie. Gdzieś jeszcze wiem, że mam gdzieś... Zostawiłem ten scaffold, ale nie wiem gdzie.
Gdzieś jak komuś tam robiłem ten event, ten quest, to gdzieś zostawiłem, ale nie mam pojęcia. Nawet zaraz zobaczymy, jak umyjemy ciągnik, bo ciągnik jest niesamowicie brudny i w ogóle na oparach jeździ. Ale kurczę, swoją robotę robi. Dobra, nie będziemy tutaj, nie będziemy nic malowali, tylko go zatankujemy na maksa i umyjemy, zobaczymy jak będzie Nie, no kurczę. Ciągnik wygrał, zdecydowanie. Chyba pojedziemy na zaręczyny. Chyba ciągnikiem pojedziemy, jak myślicie? Kurczę, nie, zdecydowanie, ciągnikiem. Dobra, czekajcie, bo jeszcze raz muszę się pamiętać sprawdzić, że wszystko mam. Bo tutaj po zaręczynach od razu jest wesele, tak więc jakby tutaj mi się powiodło dzisiaj, to od razu moja małżonka tutaj z wesela od razu, dobra, jak to, no, wygląda dobrze, nie jest aż tak źle. W porządku, wygląda, trawę wykosiłem. Może nie wszędzie tutaj te kwiatki zoszczędziłem, żeby kurczę było tak, że kwiatki są jakieś. Tutaj też jest w miarę tak ładnie. Za stodołą jest chyba tam zarośnięte, ale tam za stodołą chyba nie będzie patrzała tutaj. Dobrze, troszeczkę jest, trochę może nie jest aż tak idealnie, ale jest w miarę dobrze. Dobra, wsiadamy do ciągnika i jedziemy, kurczę. Będzie chyba fajnie. Żonę mieć tutaj w tej grze to jest fajna rzecz, szczerze mówiąc. Trochę dziwnie się zachowuje. No ale może po jakimś czasie, po jakimś update'cie zacznie się tak normalnie zachowywać troszkę. Generalnie sprawy łóżkowe dziwnie wyglądają tutaj. Dobra, jedziemy, kurczę. Czekajcie. Zaraz sobie to wytyczymy z... O, nawet nie mów mi, że jeszcze będę musiał przed oświadczynami jakiś transport, jakiegoś questa zrobić. No ja mówiłem, jest cztery kandydatki, ale zostaniemy chyba przy Bece. Jedziemy do Beki. Zobaczymy. Ona od samego początku tak wydawało mi się, że... Zresztą fajny kapelusz ma, tylko że w tym kapeluszu śpi. Dziwne. Już mi nie so setel zmielonym. Kurczę, trochę stracha mam. Ale ty nie widzę Beki, tylko Tony jest. Kurczę, ale chyba mnie. Mam nadzieję, że nie wystawiła. Dobra, jedziemy, zapytamy się Tonego, co jest. O, ja cię kręcę. Panika trochę. Trochę spanikowany jestem. Gdzie ona jest? Może gdzieś tutaj jest. Tony, gdzie ona jest? Na przechadzku chyba. Dobra, pogadamy z Hello nim. there. Good morning. Zapytamy się, czy ma jakąś Would radę you dla have mnie, ale any farming farming. advice for me? Just don't harvest during rain. Sun and dry crops are the best. No dobrze, to wiem, ale kurczę, ty słyszałeś coś o niej? O, jakiś latest news Did you może. hear the latest news? I heard Mayor was bit by his dog. Dobra. No dobrze. Good luck. Nie wiem, See you around. co jest. Ona tu powinna być w tym sadzie. Ale jak gdyby nie ma, może gdzieś przeszła się, bo tak często bywa w tej grze, że ludzie, którzy tutaj są na tych farmach, oni siedzą tutaj cały czas, sobie gdzieś tam łażą. Chociaż tu jeszcze się. Ty, bez kitu. Ja tam wam coś tłumaczę, ale mi się wydaje, że trochę zaczynam panikować. Bo zebrałem się w sobie, żeby się oświadczyć, a tu kurczę. Nie ma kurczę wybranki. Nie ma się komu oświadczyć, to jest ból. To ja tak ciężko pracowałem nad nią. Dobra, chyba poczekamy sobie. Czekamy. No nie wiem, co mam robić teraz. A może krowy pójdę wydoić w międzyczasie? Idzie, widzę. Idzie, chyba wraca. Biegnie! Dobra. Uwaga, trzymajcie za mnie kciuki. Kurczę, będę się oświadczał na polu chyba. Ciekawe, czy to ona. Beki, dobra. Jest. Co mam zrobić teraz? Dobra, ładuję, kurczę, do niej. Ty, dlaczego się na blond zrobiłaś? No dobra. Hello.
Good evening, friend. Panowie, trzymajcie kciuki, panowie. Można by jej coś dać, ale chyba wyskoczymy z dwójki. You are so beautiful. I wish I'd dream about you tonight. Nic nie odpowiedziała. Znaczy odpowiedziałam coś, tak? Jest! 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 Serce jest! Jest! Dobra! Okej, okay, dobra, dobra. Nie, no... Nie, dobra, no, trzeba się podjarałem, no kurczę. Dobra. W takim wypadku... Ale dlaczego nie mówię nic? Jest! Jest! Jest opcja! Jest opcja do oświadczenia. Piątka, zobaczcie. I've been thinking about it and I mean, will you marry me? Dobra. Trzymajcie kciuki. I've been thinking about it and I mean, will you marry me? To nie wiem, czy to, że jest happy, to co? To dobrze. Wow! Uwaga, sorry, przeżyłem trochę. Dlaczego ona stoi tam z boku? No i mam nadzieję, że żyli długo i szczęśliwie. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam Anton i moja żona Becky.